No i dobra, lecimy z karzełkową wyżerką. A nie tylko karzełki tu są. I młode indyki, i kaczki, i gąska chyba jedna. Ryjki już całe czerwone, ale tu będzie zaś Saigon, co? Nawet koziołek, Adaś, je udko od kurczaka. Patrzcie, Ewelinka już jest przed nimi raciczkami w baseniku. Dobra, tutaj po tym sadełku. Czekaj, jakieś białe włosy masz. A skąd ty masz tutaj te białe włosy takie? Od tej myszki chyba, co tu z boku leży, patrzy na to wszystko zazdrością. Co tu się dzieje, no? Jurek, powiem ci, mógłbym tak tu z tobą leżeć cały dzień, ale ja mam robotę, wiesz? Dzień dobry. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Dobrze, witam Państwa w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj zaczniemy dosyć, bym powiedział, tak? No, niecodziennie, bo będziemy tutaj sprzątać. Codziennie tutaj sprzątać nie trzeba, ale jak już naprawdę, tak jak w tym przypadku przez weekend, nie? Tutaj się różnych różnistości nazbierało, no to wypadałoby naprawdę tutaj doprowadzić to podwórko do porządku. Czekajcie, muszę to koryto gdzieś ulokować. Świnie już tu grasują. Czekaj, jak to zrobić, żeby to nikomu na łeb nie spadło? Odwrotnie, tak, o. Dobra, teraz się nie będzie rylać, jak to się mówi. Świnie grasują, Adaś grasuje. Wojtuś przed chwilą dostał zrybkę i opuścił terytorium. Słuchajcie, patrzcie w ogóle to. Knurek Jurek, nie? Normalnie się oswoił, patrzcie. Ja go tutaj podrapię, trochę po czole i on za chwilę już się będzie świgał na błek. Czekajcie, dajcie mu chwilę. On musi się przekonać, bo chyba jest w nim presja tych wszystkich kamer, wiecie? O, tu go trzeba, o, tu po pleckach. On już się tu wygina, tu już się zapada, widzicie? I już się zapadł. No i patrzcie go, była świnia, nie ma świni. Ale lekko jest taki jeszcze podejrzliwy. Czekaj, czekaj, Jurek, ja ci zaraz pomogę. Tu po brzuszku. A, połóż się na chwilę na błek. Chodź, jak myszka ładnie leży. A ty? Czujesz, że się nagrywa, tak? No a przed nagrywaniem, idźmy myszka stąd, bo on się stresuje. Przed nagrywaniem myśmy to ćwiczyli i było wszystko dobrze. Daj tego brzuszka, daj, daj, daj. Myszka, zobacz, jak on się położył. Ty jesteś zazdrosna, nie? Przychodzisz, też chcesz być głaskana. Tu po tym brzuszku, tu po tym sadełku trochę. No ale nie licz mnie, nie licz mnie. Dobra, idź, no na chwilę, zobacz tego Jurka. Zobacz, jaki on jest kochany. On będzie chyba z nami na spacery chodził. Patrz, jakiego ma nosa, ale idźcie mi stąd, no patrz, jakie zazdrosne są te psy o niego. No, on was chyba po prostu pokona w tej rywalizacji u tego człowieka, co? Bo on na razie się lepiej zachowuje jak wy. Patrz, faflota, jak się świga obok niego. Zazdrosny jest. Idź no, faflocie. On też chce być, zobacz, on normalnie zazdrosny pies. Zostaw świnkę. Inne świnie patrzą, nie wiadomo, co się dzieje. Jurek, uciekasz? Dobra. W sumie masz rację, bo czas najwyższy się wziąć za robotę. Dobra, rachu ciachu. Adaś, uważaj tylko, żebym cię nie zmiótł na szufelkę razem z tymi plugami, bo ty jesteś taki mały, nie? Dobra, słuchajcie, no trzeba troszeczkę odświeżyć. Co my tu będziemy dzisiaj robić? No, na pewno zrobimy wyżerkę. Trochę mam roboty, bo muszę dwa baloty siana, bo już przez cały weekend stoją. Muszę je ulokować w Jarusiowej stajence, dokulać tam na tą posadzkę betonową, rozbroić i ulokować po prostu w tym spichlerzu na siano. Patrzcie, ile tego wszystkiego tutaj jest, tych piór, tych kup, tych łodyg różnych wszelakich, takich zdrewniałych, co już te ptaki nie zdołały tego podziobać. Chociażby, wiecie, tak z grubsza, żeby tu się nie pałętały te plugi pod nogami. Dobra, cyk, cyk, cyk. Byłem wcześniej rano też po pocztówki. Słuchajcie, mam kilka nowych pocztówek, także później będziemy robić tutaj autoreklamę. Jeżeli ktoś by chciał taką pocztówkę, to będziemy mu opowiadać, co on musi zrobić, gdzie wejść, co kliknąć i tak dalej. Dobra, słuchajcie, no to koryto już by można
praktycznie ulokować tu z powrotem. Jurek, uważaj. Albo nie, bo ja będę najpierw karmił świnki. Zapomniałem o tym, a świnki będę karmił nie z tego koryta, bo to korytko jest dla nich za wysokie, tylko z takiego denka od skrzynki plastikowej, ale dobra, czekajcie, tu jeszcze dokończę zamiatanie. Ja na razie te wszystkie paprochy tam zmiotę na kubkę, na błek. Idź no, koleżko. Dobra, i później przyjadę tu taczką, bo taczkę mam chyba z tyłu gdzieś tam na ogródku. Dobra, i później to wszystko, moi drodzy, pozbieramy i wywieziemy. Świnie szarżują. Dobra, słuchajcie, i teraz tak. To powiedzmy świńskie korytko i to kurze poidło. Świnie też z tego piją, ale one mają tendencję do wywracania tego. Tak, na błek przewrócą i się wszystko wylewa, nie? Także słuchajcie, najpierw zrobimy wyżerkę dla świń, posprzątamy po nich. Na pewno Adaś z nimi też tu będzie wyżerał. Patrz, no, włazisz, chłopczyku, pod te nogi. Ja muszę tak na ciebie uważać. Nie chciałbym cię po tych raciczkach podeptać. Dobra, zobacz, co się dzieje. Całe wiadro czego? Makaronu, ziemniaków, buraków, troszeczkę. Jurek, zwariowałeś? Z wiadra wyżerasz, kurde, czekaj no, bo przewrócisz, bałaganu narobisz. Jakieś surowe mięsko nawet tam jest, ścinki jakieś z piersi, z kurczaka i smażone widzę jakieś udka kurczęce, drobiowe. Jaruś, masz no to wiadro, wiesz co z tym wszystkim tam zrobić, nie? I słuchaj, ja jeszcze chyba tutaj dosypię takich różnych ciekawostek. Tutaj są bułeczki, paróweczki, trochę szynki, sałata, zielenina, nawet cytryny trochę. To jak chcecie, to sobie oproszcie to. Tylko trzeba kciuki mieć. Dobra, Jaruś, kurde, masz ty hultaju. Taką przystawkę po prostu, wiesz, chłopczyku, masz? Ja w tym czasie tutaj świnki obsłużę, a wy macie, o, sałaty trochę po prostu. Dobra, idziemy zobaczyć, jak te świnki się zachowują. Zobacz, Wojtuś przyleciał, o góry jakieś tutaj wyjada, Adaś, bułeczkę, ten też bułeczkę, no, kozy lubią chleb, ogólnie pieczywo, nawet słodkie niekiedy, ale słodkiego, słuchajcie, nie ma co dawać, bo zrabadą robaki w dupskach. Ryjki już całe czerwone, ale tu będzie zaś Saigon, co? Płytkie trochę macie to korytko, mogłoby być jeszcze raz takie wysokie, no ale dobra, posprzątamy po was, zagrabimy, wy zamiatamy, tylko tych kości, żebyście, kurde, nie połykały całych, nie? Chyba macie swoje świńskie rozumy, co? Świnia jest wszystkożerna, prawie tak jak koza. Słuchajcie, no, nie bez powodu się mówi, że koza wszystko zeźre, nie? Tak jak ostatnio wspominałem. Zdarzyło się, że nawet koza zeżarła papę z psiej budy. Starą szmatę, miotłę, nie? I co jeszcze? Nie wiadomo co. Masz faflotek, parówkę? No, cieszysz się? Dobra, słuchajcie. No, trochę zajmie tym świniom, zanim one to korytko wyczyszczą, o ile w ogóle im się zdoła to wyczyścić, bo tutaj jest kupę towaru, jak na 5 takich małych świnek, to ho, ho, pieski by trochę pomogły, co, ale swoje jedzenie dostają, ja muszę to zaznaczać, słuchajcie, że psy mają swoje jedzenie, swoją miskę mają przed domem i tam jedzą, bo niektórzy myślą, że ja karmię te psy po prostu tym, co jedzą świnie i kury i kozy, także nie wiem, kto to wymyślił. Padły pewne oskarżenia w moim kierunku, ale słuchajcie, zawsze wystarczy zapytać, ja wam na wszystko odpowiem. Dobra, myszka widziałem przed chwilą, że zjadła trochę tego kurczaczka surowego. No patrzcie, jak te ryjki tutaj zamiatają, no. Adasiu, czekaj, tą dupkę przesuń. Bo ja tą świnkę Ewelinkę bym chciał pokazać. Ona jeszcze jest taka nieufna troszeczkę. Chociaż wiecie, to wszystko powolutku jakoś się wyklaruje. Jurek się zrobił naprawdę tak niespodziewanie oswojony, wiecie? Raz gdzieś się tam na rękę nawinął. No i ja go tak tutaj trochę po tej, po tym karczychu, trochę za uszkiem, trochę po tym sadełku. No i patrzcie, on zajada i ani się mną nie przejmuje. Kura jakaś uciekinierka, ty żeś spała zaś na pewno u Jarusia w stajence. Ja musiałem wczoraj znowu pod wieczór chyba z 20 kur. Patrz tego zazdrościka, jak przegania tą świnkę, Ewelinkę. Musiałem z 20 kur. Patrz wariata. Chciałem powiedzieć pewne słowo na i, ale się powstrzymałem. Ale za chwilę będziesz, synu, uwiązany tam, w tym kozim świecie. 20 kur, bo nie mogę dokończyć. Musiałem ręcznie do kurnika z powrotem holować, bo nie chcą te warioty wchodzić do kurnika na noc. Na dworze chyba lepiej, przewiewniej. Nie wiem naprawdę, o co chodzi. Kurde, ale naprawdę, że słuchajcie, koziołek wyjada z pieskami
ze świńskiego korytka, no co mu zrobisz? To wszystko, jest, to jedzonko jest świeżutkie, słuchajcie. Ja nie przywożę jakichś skisłych zlewek, nie wiadomo skąd i z kiedy, tylko ja codziennie jadę w swoje dogadane miejsca i przywożę niekiedy nawet ciepłe jeszcze takie stołówkowe jedzonko, które nawet nie wyszło jeszcze z kuchni na stołówkę. Oczywiście zdarza się też takie, wiecie, bardziej powyblane, pozmiatane po prostu tak z talerzy do wiadra, ale to zawsze właśnie dostają świnki, a kuraki tutaj do tego korytka, tak jak widzicie, codziennie te rytuały wyżerkowe, no to one dostają właśnie takie niepobeblane, ładne jedzonko. A nawet jakby dostały pobeblane, to myślicie, żeby tego nie zjadły? Dobra, słuchajcie, ja muszę się uzbroić chwilę w cierpliwość, przyspieszymy czas, zrobię timelapsa i za chwilę będziemy wracać do tej pierzastej ekipy i będziemy im robić wyżerkę. Tym wszystkim tutaj kogucikom, kurkom, indykom, kaczkom, gąskom, jeszcze starszą brygadę musimy wypuścić. Patrz, jak świnia rozbraja po prostu udko z kurczaka. A i kura by nawet to dziobnęła, bo kura to jest, kurde, kanibal. Patrzcie, jak to się prezentuje. Ja naprawdę nie mogę. No teraz naprawdę, patrz, widzicie? Nawet koziołek Adaś je udko od kurczaka. A ma obok ogórka, pomidora, jakąś zieleninę, jakąś bułę. No nie jest ciekawski. No koza jest naprawdę też wszystkożerna. Oczywiście, słuchajcie, podstawą jest siano i owiec. I też warto dać lizawkę z różnymi mikroelementami. Patrz, jak skórę wciąga z kurczaka. Powiedzielibyście na takie coś kiedyś, że to jest normalne? Przecież nikt mu tego nie każe jeść, on tego nie jest głodu. On codziennie tutaj przyjdzie sobie troszeczkę uczknąć takiego jedzonka i ona ani sraczki nie ma, ani nic. Widzicie? Tamte dwa baloty muszę przetransportować przez ten płot. Ten jasny, tam muszę dwa przęsła odkręcić. Przekulać muszę tego balota tam. I tam będę go już później rozbrajał. Dobra, świnki jedzą, zresztą towarzystwa, słuchajcie, robię timelapsa, zobaczymy, jak im to wszystko w faflocie tutaj pójdzie. I za chwilę bierzemy się za pierzastą ekipę. Let's go! Dobra, Adasiu, ty znowu jesteś zazdrosna, to jest teraz czas na wyżerkę dla karzełków łapciatych. Patrz, no porwał sobie tej suróweczki. Wiecznie nienajedzony. Dobra, słuchajcie, wezmę sobie tylko tą chochelkę. Już lecimy. Jedno korytko zrobimy tutaj z tymi smaczkami. Adaś, nie mów tylko, że kotleta będziesz wyżerał. No teraz się na pyrkę przerzucił. Dobra, ale czekaj, daj trochę tych ziemniaczków, tej suróweczki. Tym twoim pierzasto dziobatym kolegom w tej wolierze. Dobra? Patrz, no jeszcze Wojtuś teraz przyszedł wyżerać. Ludzie kochani, trzymajcie mnie! Mało wam było wcześniej, żeście ze świnkami wyżerały, a świnie się tak obżarły, że leżą, słuchajcie, tam pomiędzy tymi balotami, w tym sianie rozwalonym, co Jaru się wytarmosił z tych balotów, jak tam raz furtkę otworzył, wiecie, i powyżerał. Rozbroił prawie te baloty całe, jestem ciekaw, czy je dokulam. No to świnie bynajmniej tam leżą i odpoczywają. Tak się nażarły. A wyście się nie nażarły. Jeszcze do pełna. Adaś, no patrz, no on normalnie się wściekł. Czekaj, daj no jeszcze pyrki trochę. Dobra, słuchajcie. I teraz tak. Tutaj mam, kurde, powiem wam, końcówkę przężyta. Będzie trzeba pojechać jutro do gospodarza, najpóźniej pojutrze, i uzupełnić zapasy. Dobra, a tutaj damy w tym korytku same ziarno, żeby mogły te ptaki sobie powybierać, a i porozdzielać się, żeby nie jeść na takiej kupie, w takim tłoku. Dobra. No i co, drodzy państwo, zamykam te korytka. Adaś, bierz na tą główkę. Wyglądasz, kurde, jak mały wampir, pokaż no się tu. Zobacz, pokaż o tą buźkę. Chłopcze kochany, zaraz cię pójdę umyć. No i dobra, lecimy z karzełkową wyżerką. A nie tylko karzełki tu są. I młode indyki, i kaczki, i gąska chyba jedna. Latają pod girami jak takie myszy, kurde. Dobra.
Ta już się wściekła, już tu wskoczyła na te korytko. Dobra, jedna wyżera tu, druga tu. No i rozpoczynamy tą imprezę, drodzy Państwo. Wszyscy widzicie, no może nie, że wszyscy, ale większość przy tej mokrej wyżerce. Gołąbek tutaj coś lata, wachluje nas tymi skrzydłami, no i dobrze, bo się gorąco robi. Słuchajcie, tutaj przy tym samym ziarnie, no tak kiepsko, kiepsko. Wolą te ptasiory i tą pyrkę i tą surówkę. Pomieszane jedzonko preferują. Koguciki coś tutaj wydziwiają. Trzy najodważniejsze koguty i ta kurka. Chyba tutaj przyszliście na randkę z nią. Ale trzech na jedną to chyba nie za bardzo. Zbinio, a ty? To jest ten Don Pedro Caramba. Ona chyba najbardziej na ciebie leci, co? No słuchajcie, zainteresowanie trochę się przerzuciło na to korytko z samym ziarnem. Gołąbki tutaj siedzą. Ojciec, matka, jeden młody. I gdzieś jeszcze był drugi młody. Też tam jest? Też tam jest. Dobra, tutaj niech trwa wyżerka, moi drodzy, a ja tymczasem idę wypuszczać staruchy. Z tego względu, że one już na pewno nie mogą się doczekać. Świnka nawet tu przyszła znowu. Całego nosa masz od jakiegoś sosu pomidorowego. Wyglądasz prawie tak samo jak ten Adaś. No ale dobra. Idź, chłopczyku, idź. Czas najwyższy jest naprawdę wypuścić te staruchy, bo one są chyba najczęściej poszkodowane, wiesz? O kurde, jajecznica? Nie, to nie jest jajecznica. Jakaś pasta jajeczna czy coś takiego wyleciało. Jarusiowi damy to wiaderko jeszcze tu do wyczyszczenia. Okej, okay, i trzeba im to wszystko, drodzy Państwo, oproszyć tymi ziarenkami smaku. I już w te pędy biegnę ich wypuszczać. Zaraz im jeszcze podsypię. Niech one tylko to wszystko wyjedzą i będą miały podsypane, bo trochę mi się wydaje tutaj za mało jak na taką bandę. Dobra, fafloty, wypuszczamy te pierzaste samoloty, nie? Okej! Okay. Dobra, słuchajcie, udało mi się jeszcze jedną nabierkę wyskrobać z dna worka. No i co? Robimy tu troszeczkę podsypki. Łażą te kury pod girami. Ludzie, kochani. Dobra, słuchajcie, i zrobimy jeszcze tak. Okej. Okay. Myszka, idziemy choć pokazać, jakie tu są apetyty. Zobacz, na pierwszym planie to jest ta córka Gąski Goś, chyba w towarzystwie kaczuszki. Dobra, Ignacy też ma dziś jakiś apetyt, chociaż masz powolne, chłopcze, te ruchy. Ja muszę ci zajrzeć chyba w tego dzioba twojego, bo ty masz jakiś nos przytkany jakimś piochem. Coś ty, kurde, chłopcze, robił, no. Ty masz tak nos zatkany jakimś błotem, że ty chyba tylko przez tego pyska oddychasz, a nie przez nos. Żebyś się nie udusił, jakiś jesteś, kurde, powiem ci, przyćmiony. Dobra, tutaj kaczki też szarżują po swojemu, okej? Okay. Kury, koguciki, Gąska Gosia. Łeż, kurde, patrz, kamerę strąciła. Kogut kamerę strącił. Wariatuncio, przestraszył się nie wiadomo czego. Na sumieniu chyba coś ma. Adaś, ej, co ty, chłopczyku, robisz? Pokaż, no. Patrz, no, sprząta tym języczkiem te ziarenka. Zaraz idziesz do kąpania. Zobaczysz, nie dość, że jesteś cały okurzony. Słuchajcie, ja ostatnio robiłem ognisko i popiół został, nie, z ogniska. To te kozy normalnie się turlały w tym popiele, jak kury. Kury się wykąpią w popiele, wiecie, bo one w ten sposób zasuszają pasożyty w swoich piórach. Ale żeby kozy tak robiły, to żebym jeszcze nie widział. Trzeba ci tą buźkę, Adasiu, za chwilę pójść umyć. Jakby tu ktoś przyjechał, to by pomyślał, że ty pobity jesteś, albo nie wiadomo co. Świnka Ewelinka, też wyglądasz, kurde, jak Indianin, czerwona cała. Czy co to, co ma być? No widzicie? Reszta towarzystwa tutaj. To znaczy, jedna świnia, a Knurek Jurek? Gdzie jest ten Knurek Jurek, co? Ten oswojony nasz kolega. Kurde, nie widać go na horyzoncie. U kus go nie ma. Zaraz jeszcze idziemy do kus z wyżerką. Jurek! Gdzieś ty jest? Poszedł, nażarł się i chyba w tej klofcie świńskiej leży tam, śpi.
tam, gdzie wcześniej te świnki były zamknięte, bo one teraz są, słuchajcie, na jakiś czas swobodnie otwarte z racji na to, żeby się lepiej oswoiły, bo wiecie, i kozy chodzą, i człowiek niekiedy tutaj idzie sobie, przechodzi, przechadza się ze smaczkami, i gęsi, i kury, i kaczki, i to, i owo, i tym świniom jest jakoś tak, wiecie, no lepiej, raźniej na pewno. Są bardziej po prostu przyzwyczajone do obecności innych stworzeń, a tam miały taki sobie, kurczę, wiecie, zamknięty w miarę ten świat. Także no wydaje mi się, że teraz jest zdecydowanie lepiej. Malwinka, ty też byś się nadawała do wykąpania, wiesz? Kurde, daj kozom buraki, to później tak wyglądają. Ludzie kochani! Franuś jak zwykle ma pomarańczową brodę. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja kończę tutaj wizytę w tym ptasim grodzie. Jaruś, i lecę w te pędy z tym sianem tutaj do tego twojego koziego świata i tam będziemy je ulokowywać. Let's go! Dobra, tutaj zostało jedno wielkie pobojowisko. Będzie trzeba to fafloty zagrabić. Nie chciałybyście mnie wyręczyć? Dobra, słuchajcie, i teraz tak, ja wkulałem jednego balota i powiem wam szczerze, że mam dosyć, bo jest tak gorąco, a jeszcze w długich spodniach, a nie chce mi się przebierać. Ale słuchajcie, jutro tego wtargam również tutaj do środka. Będzie wtedy po dach, kurde. Nic się nie stanie, jak to zostanie do jutra. Przynajmniej koźlaki będą na bieżąco miały dostęp do wyżerki. Matylda, ty żeś się tak z tymi babciami starszymi nażarła i teraz ci się chce pić, tak? Żeś ładnie tam szarżowała po tym sianie. Te starszaki też. Dobra, słuchajcie, tutaj w międzyczasie leję wody, bo co po niektóre stworzenia lubią sobie tutaj wejść. Świnie, kaczki, gęsi. No, świnie też nawet się tutaj kąpią. Słuchajcie, jak to tutaj wszystko wygląda. Zobacz tych, wyżerają, no. Kurde, chyba macie po prostu za rzadko te sztachety. I wychodzi Czaruś na to, że będzie sobie tutaj z tą bandą sam dawkował, tak? Gospodarz tutaj nie będzie miał nic do powiedzenia. A kozy są takie, że ile im dasz, tyle zeźrą. Jak będą miały cały dostęp do żarcia, to cały dzień będą stać i żreć, aż normalnie jobla dostaną. Jaruś, trzeba dzisiaj wydoić, bo już ma takie cyce. Czego piszczysz z pełnym pyskiem? Uspokój się! Dobra, słuchajcie, wieje, ale fajnie, że wieje, bo przynajmniej jest delikatne ochłodzenie. No, a gdzie jest Knurek Jurek? Może byśmy go tu jeszcze wytarmosili trochę. Świnka Ewelinka, uważaj na Adasia, bo ci wskoczy na grzbiet i będziesz musiała na rodeo z nim jeździć. Patrzcie, Ewelinka już jest przed nimi raciczkami w baseniku. Dawaj, dziewczyno, wskakuj. Patrzcie, brzuch jej nie pozwala dalej przejść. Nażarła się tych smaczków. Nie wiadomo, ile ona tych ćwiartek kurczęcych usmażonych zjadła. Ziemniaczki do tego, jakieś buraczki. Adaś, miałem ci buźkę umyć. Zrobimy to teraz? Już ci trochę zasek ten buraczkowy jakby sosik, nie? Co ty tu żujesz w tym pyszczku? Ale chodź, spróbujemy, co? Tą dziućkę umyjemy. Zobacz tą Marcelinkę. Weszła się zesikać do basenu. No tylko, żebyś mi tu dwójki nie pociskała, bo już inni nie będą chcieli tu wejść. Idzie Jurek. Jurek, dalej chodź, bo ja Adasia będę mył. Adaś mi uciekł. Pokaż no tego pyszczka. Chwilę tak, o. Damy, żeby się odmoczył. No, obcyckałeś się na własne życzenie. I teraz się wyrywasz jak taki dzieciak, nie? Co go babka mokrą szmatą po pysku myje i on nie chce. Czekaj, już, no przecież nic się nie dzieje. No. On jest w szoku. Dobra, już masz prawie czystą. Idź no tutaj, kicaj w tej wodzie. Patrz jak się boi. Pierwszy raz jesteś, nie? Na takim basenie. Dobra, fajno. Przynajmniej kopytka ci się trochę też odmoczą. Ale się działo, nie? Fafloty, a gdzie jest, kurde, ten? Knurek Jurek! Weź no go, idź to tam wywąchaj. Faflot, tym psim nosem. Bo ja bym mu tu chciał zrobić jakieś gili-gili, żeby on się fajnie tak wywalił na bok, nie? Nie, on lubi po tym sadełku. Tutaj, po szyi, po brzuchu. Czekaj, no idziemy go poszukać. Knurek Jurek tutaj leży. Zobacz, on już czeka na pieszczoty. On lubi tak. Tutaj za uchem. W uchu trochę.
zobaczyć, czy brudu nie ma. Czysto. Dobra, swędziało cię, nie? Bo już ci ta tylna raciczka chodziła. Pokaż no. O. Dobra, tutaj po tym sadełku. Czekaj, jakieś białe włosy masz. A skąd ty masz tutaj te białe włosy takie? Od tej myszki chyba, co tu z boku leży, patrzy na to wszystko zazdrością. Co tu się dzieje, no? Czekaj, tu po brzuszku lubisz też. O, bo ty te raciczki tak od tego wybywujesz. O, i tutaj dajesz dostęp, nie? A kurka wodna. A tu jaki ty tłusty jesteś. Chłopie kochany, a brzucha jakiego masz? Miszka, widziałeś jakiego on ma brzucha? No patrz, Marcelinka tam za tobą leży. Pokazuje tego białego ryjka tutaj, nie? Patrzy, wtyka ten ryj w nie swoje sprawy. Powiedz jej, że ona jakby się tak oswoiła jak Jurek, to też by miała takie pieszczoty. A tak? Patrz, Adaś tam przyszedł. Patrzy, mokry cały, obcyckany. Dobra, Jurek, ty już masz fiński odlot, widzę. Chłopcze kochany, oczy już miałeś zamknięte przez chwilę. Dobrze, tutaj tak po tej świńskiej twarzy robimy i trochę znowu za uszkiem i trochę znowu tutaj pod brzuszkiem. Dobra, patrz, kury przyszły zobaczyć, co tu się dzieje, a tu świnia jest normalnie w świńskim spa. Dobra, ale sobie chrumkasz ładnie. Jurek, ej, jakbyś był bardziej taki, wiesz, powiem ci, czysty, nie? To bym cię wziął do domu, ale... Ty tam chyba nabłąbiesz. No patrz, on normalnie oczy zamknął. On już nawet nie patrzy, co się dzieje wokół niego. Zobacz. Tak zaufał temu człowiekowi. Myszka też leży, odpoczywa. Fajne, kurczę, powiem wam. Świnki to są jak pieski. Tylko trzeba podejście zastosować do nich. Na początku te moje świnie to miały taką panikę. Pamiętacie sami, nie? Ci, którzy śledzą na bieżąco te odcinki. A Jurek, no musiał... sam w sobie coś po prostu odblokować, dał się temu człowiekowi dotknąć, a jak człowiek już tu podrapał, tam podrapał, to Jurek już za chwilę na błek się śwignął, no i dopiero wtedy było, nie? O Jureczku, ale fajnie, słuchajcie, ale masz tego brzuszka. Jurek, powiem ci, mógłbym tak tu z tobą leżeć cały dzień, ale ja mam robotę, wiesz? Muszę iść, chłopcze kochany, montować te vlogi, te odcinki. Ludzie świata. Poleż sobie tutaj. Ja idę jeszcze i zobaczyć, co te koźlaki robią. Patrz, Malwina z Matyldą rozpracowują tego balota. Tu dziury będą na pewno jutro takie, że... No. Słuchajcie, tutaj przy tym wodospadzie trwa jakaś świńska posiadówka. Coś te świnie tutaj kombinują. A u nas w opisie pod tym vlogiem trwa, słuchajcie, zrzutka na zboże, bo skończyło się praktycznie zboże dla pierzastej bandy. No i słuchajcie, jeżeli ktoś z was chciałby wygrać taką pocztówkę z pozdrowieniami z Koziołkowa, no to słuchajcie, wiecie, co z tym zrobić. W opisie tego vloga macie link do zrzutki i każdy, kto wesprze Koziołkowo w zrzutce, w zbiórce na zboże, weźmie udział w losowaniu takiej oto pocztówki. Tutaj widzę, życie toczy się swoim rytmem. Indyki elegancko szarżują, jeszcze tam wyjadają te ziemnioki. Tutaj ta gęsia banda coś kombinuje. A, daj znowu przyszedł. Pokaż, jak ty wyglądasz. Coś się zmieniło na lepsze? Obcyskany jesteś jeszcze bardziej, ale jak wyschniesz, to będzie wszystko dobrze. Coś mi się tak wydaje, wiesz? Że będzie git, no. Ale ci smakuje, co? Całego balota myślisz, że masz dla siebie? Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dziękuję wszystkim za wsparcie. Ostatnio, słuchajcie, w takim losowaniu na zrzutce wygrał koszulkę i pocztówkę Maniek. Miśka, także podbijamy stawkę i dokładamy też koszulkę, co? Bo to by było trochę głupio, jakby teraz była tylko pocztówka do wygrania, nie? Sinka, Ewelinka chyba popiera ten pomysł. Dobrze, moi drodzy, dzięki wam za wszystko, za wsparcie. Zostawcie jakieś lajeczki, subskrypcje, żeby być na bieżąco z tymi wszystkimi vlogami na tym kanale. I widzimy się w kolejnych produkcjach. Peace! Do zobaczyska. Ja idę tam, chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest lżej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazowskiej natury talent. Bym nie mógł przepuścić jej tak wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.